W tegorocznych wyborach będę ubiegał się o mandat radnego Rady Powiatu w Pile, ponieważ uznałem, że nie można Piły odpuścić zbyt wiele rzeczy ważnych dla miasta przy nie najlepszej współpracy albo jakiejś złej woli po stronie samorządowców może doprowadzić do zbyt kosztownych dla nas decyzji. Na to tutaj naszej zgody nie ma. Zresztą za chwilę Państwo zobaczą, nie tylko ja, więcej osób z mojego środowiska postanowiło odbić powiat. Rafał Zdzierela w Pilskiej Radzie Miasta zasiada od 1998 roku. Od dwóch kadencji pełni funkcję przewodniczącego. Dziś poinformował, że w jesiennych wyborach zawalczy o mandat radnego, ale nie miejskiego, a powiatowego. Zapowiedział również, że inni zasiadający obecnie w Radzie Miasta przedstawiciele Platformy Obywatelskiej także podejmą taką decyzję. Komitety wyborcze czas na zgłoszenie list kandydatów do rad mają do północy. Wtedy też powinniśmy poznać ostateczne nazwiska osób, które wystartują w październikowych wyborach.